Fortnite bez budowania, czyli moim zdaniem najlepsze, co mogę spotkać w tę grę. Jeśli dodadzą tryb bez budowania na stałe, no to wiadomo, jest to szansa na pozyskanie nowych graczy, na pozyskanie graczy, którzy przestali grać przez to, jak to budowanie się rozwinęło. No i jeżeli tryb bez budowania wejdzie w końcu na stałe, to na pewno będę grał. No i też mam nadzieję, że wejdą później też jakieś arenki bez budowania i tak dalej, rozwinie się to, no ale zobaczymy jak będzie. Póki co mamy przez kilka dni normale bez budowania, więc ja mam zamiar wykorzystać to i sobie pograć troszkę. Możecie też napisać, co wy myślicie o tym trybie bez budowania, czy wam się podoba, czy nie. A my lecimy z giereczką. Ja oczywiście w Fortnite'a dawno nie grałem, więc nie mam totalnie pojęcia, jaka jest meta, jakie bronie są dobre, jakie nie. Wiem, że maców się nie dostaje i to jest piękne. No i zobaczymy. Mamy też oczywiście tarczę. Po lewej na dole mamy tarczę. Ona się ładuje do 50 i ta tarcza nam blokuje pierwsze otrzymane obrażenia. To jest głównie po to, żeby nie było sytuacji z randomowymi one-shotami, bez budowania i tak dalej. Dobra, tak więc lecimy sobie. Ja już tutaj jakieś miejscówki niby odkryłem. Polecę sobie tutaj teraz, bo tego nie mam odkrytego. Ja sobie już spadam. Po lewej na dole widać, że tarcza się ładuje, także git. Pyk, lutujemy szybko. O, ale pana broń na początek. Tutaj też leci jakiś gościu. Coś tam niby dostał, ale niewiele. Tu mamy jakąś kolejną broń. Mamy też sprinty. Mamy też sprint w gierce. Po to, żeby można było właśnie uciekać, jak ktoś nas strzela. Dobra, tam mamy pierwszą bitkę. Bro, ale ta broń dziwnie strzela. Dobra, pierwszy frag. Tutaj też są jakieś... Ale tu jest dużo ludzi. Nie? Dobra, mamy kolejnego fraga. Niestety, kurde, nie mam. Problem jest taki, że nie mam ammo. Nie, totalnie ammo nie mam. Co zrobić? Halo? Kurde, muszę wejść tu. O! Dobra, udało się. Ale ciężko było bez tego. Ty we mnie strzela chyba. No? Dobra, bierzemy tą pompę. Okej, mamy kolejnego. Na złym przycisku trochę miałem pompę, bo chciałem pompę użyć. Ale dobra. Lecimy dalej, tam jeszcze są kolejni. Problem jest taki, że ja Kewa nie mam. Jest gościu w domku. Zanieczon Makewa. Miał. Ewidentnie miał. Kurde, no czemu Kewa nie ma? Dobra, ja muszę sobie pozmieniać, czyli pyk. W sumie chyba Auga wolę niż ten Kawacha. Chyba jest lepszy. A dobra, tu mamy skrzyneczkę. Ty, a to co to jest? Mam apteczkę, w sumie mogę ją użyć. Dobra, ogólnie mamy 5 killi i zostało 50 graczy, także nie jest źle. Trzeba być... A nie, jestem w sumie w strefie. Tutaj chyba już nikogo więcej nie ma, przynajmniej na to wygląda. Dobra, ja idę szukać Kewa. Dobra. Jakiś bot na stówę. Nie ma innej opcji. Za jaka pusta. Aha, HP, okej. Dobra, znalazłem jakiegoś Kewa. Tylko, że niewiele mi to dało, bo 10. Ale z tego się chyba jeszcze dostaje, nie? Jakieś banany, co dają? HP, a kukurydza? Też. Kurde, lipa. Nie mogę Kewa w ogóle znaleźć, nie wiem o co chodzi. Ale może tutaj będzie. Chyba tu jest skrzyneczka. Pyk, pyk. Dobra, mamy. Jest sobie duże. Jeden duży kewik, no ale cóż.
O, tam jest bitka. Idziemy tam. O, fura jedzie. On pojechał tam chyba, do tych chłopów. Ta, tam gdzie się biło, pojechał. Dobra, zaraz zobaczymy. On sobie w ogóle pojechał tym autem. Gdzie oni kurde są? Na dole? No dobra. Wezmę sobie małe kewy na pewno. Nie wiem, czy te C4 zostawiać, bo teoretycznie to one by się przydały na jakieś czołgi i tak dalej. Ale nie wiem. No dobra, idziemy dalej. Tutaj gdzieś zrzut powinien być. Wyczony za tym drzewie. Dobrze, że je niszczyć można. Pyk. Tak, mamy zrzucik. Zobaczymy, co tam będzie. Kurde, tak szczerze. To jest chyba automatyczna pompka. I duży kewik, okej. Chyba nikt mnie nie widzi. Zabudować się nie mogę. Dobra, weźmiemy to. No i co? Lecimy do strefy. Gdzie mam strefę? No, kawałeczek. Dobra, to let's go. No i dobra, niby jestem w strefie. Teoretycznie nikogo tutaj nie ma. No ale to teoretycznie. Musiałbym tam iść, żeby sobie... O, dobra, odkryło mi miejscowe. Także git. Czwarty poziom cały. No, także tutaj chyba nikogo raczej nie będzie. Czy ja czegoś potrzebuję? Chyba nie. Idę zobaczyć, co będzie w automacie. Czy będzie w ogóle coś fajnego. Lipa. Ty, bo ja mam dwie pompy w sumie. Nie wiem czemu, ale... Dobra, wezmę sobie to. Dobra, mamy to. I teraz zrobimy tak. Pyk. I pyk. I to będzie na pewno dużo lepsze niż dwie pompy. Nie wiem w ogóle, czemu miałem dwie pompy, no ale... Jest jak jest. Dobra. Ale co dalej? Szukać chyba jakichś chłopów. O lipa, 8 killi, a jeszcze 19 typa zostało. O. Dobra, strzelanie z tej broni bez przybliżenia to jest najgorszy pomysł, tak szczerze. A ten PM też, kurde, muszę się nauczyć z niego strzelać, bo... Ładowałem cały magazynek, a tak średnio z moim trafieniem w gościa. No dobra. Idziemy dalej. Ty, to da się użyć. Co to jest? Jak to działa? Ale kozak. Mogę wylecieć w powietrze? Czekajcie, bo tu jest jakaś skrzynka. Ja bym ją chciał bardzo. No nie bardzo wiem gdzie. O, tutaj. Kurde, wszystko już mam. Ty tam się biją. Tam gdzieś. Wyrzuci mnie? O, ale kozak. Dobra, to było fajne. To muszę przyznać. Oni się... Tam widzę chłopa. Dobra, widziałem go. Nie wiem, czy chcę tu iść. Ale popsułem! Nie, 2 HP chłopowi zostało, naprawdę? Ale lipa. Dobra, GG, lepszy. Kurde, ale szkoda, że 2 HP, no. Miało być podwinka. Nie podoba mi się to. Miało być tak piękne. No ale cóż. Zobaczymy jeszcze chwilę tego. Właśnie, kto w ogóle jeszcze jest? Okej. Chłop ma tylko 3 bronie, niczego do leczenia. A dobra, on miał w ogóle złote bronie, nie?
A, to by, chyba był jakiś. O, to jest raczej bot jakiś. Tak mi się wydaje. No ale dobra. To było na tyle. Do następnego.